Piątek, 21 lutego, Katarzyna Wierzbicka. Zapraszam na wydarzenia. W Tarnobrzegu został oficjalnie otwarty drugi dom dziennego pobytu. Placówka za sprawą 50 seniorów już tętni życiem. Na otwarcie dziennego domu Senior Plus w Tarnobrzegu wyczekiwało wielu starszych tarnobrzeżan. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 300 tysięcy złotych z programu Senior Plus i zarezerwowanym w budżecie miasta środkom w wysokości ponad 1 000 000 złotych udało się wyremontować budynek przy ulicy Sandomierskiej i przygotować go na przyjęcie 50 seniorów. Uroczyście otwarty i poświęcony został w walentynki. To było bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo się cieszymy, że ten dom powstał, ponieważ była długa lista osób oczekujących na miejsce w tym domu. Bardzo się cieszymy, że władze samorządowe przychyliły się do prośby seniorów, bo to rozpoczęła ówczesna Rada Seniorów i prośbę taką wystosowali, żeby więcej tych miejsc dla uczestników Dziennego Domu Pomocy było. Ponad pół roku trwały prace remontowe, ale bardzo ładnie dom został przygotowany na przyjęcie uczestników. Uroczystości brali udział m.in. tarnobrzescy seniorzy, przedstawiciele tarnobrzeskich jednostek pomocy społecznej, duchowieństwa, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie Małgorzata Dankowska i prezydent Tarnobrzega. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że to jest miejsce miłe, sympatyczne, przede wszystkim przyjazne. Przyjazne dla Was, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj czuli lepiej niż w domu. Będziecie się czuli przede wszystkim zaopiekowani, docenieni, ale też dostaniecie przestrzeń do działania. Życzę Wam, żebyście w tym miejscu mieli, spotkało Was samo dobro i jak najwięcej szczęśliwych chwil. Nowa placówka, działająca w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, funkcjonuje już od 27 stycznia. Od tego czasu osoby 60+ odwiedzają swój drugi dom. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 mają do dyspozycji kilka odnowionych pomieszczeń. Salę terapii zajęciowej, salę plastyczną wykonują już wspaniałe przedmioty z podokiem terapeuty zajęciowego plastyka. Mają do dyspozycji salę kulinarną. Już pierwsze zajęcia były prowadzone. Jest oczywiście piękna sala świetlicowa, wyposażona. Staramy się doposażać w gry w odpowiedzi na też sugestie seniorów i na ich oczekiwania. Mamy tutaj tą salę rehabilitacyjną. Będziemy zatrudniać rehabilitanta. Jest gabinet pielęgniarki, będzie zatrudniona pani pielęgniarka, która też w podstawowym zakresie przy mierzeniu ciśnienia czy innych takich podstawowych sprawach pomoże seniorom. W budynku zamontowana jest winda, na piętrze znajdują się 3 pomieszczenia. Pokój przeznaczony dla administracji, kierownika domu oraz pokój socjalny dla pracowników. Jak mówią nowi uczestnicy, dla ludzi samotnych i starszych taki dom jest bardzo potrzebny. Od razu jak przyszliśmy, to czujemy się tutaj tak, jakbyśmy byli u siebie. Nie ma żadnej różnicy. A taki dom, ja myślę, że inicjatywa taka zakładu spadorowania wolnego czasu dla seniorów jest bardzo cenna. Dlatego, że tak, senior siedzi w domu, sam i ogląda telewizor. Przychodzimy tutaj, liczymy na nowe znajomości, nowe przyjaźnie, rozwijanie swoich zainteresowań, ciekawe spotkania, jakieś tam inne wycieczki. No po prostu jakieś życie. Taki, że dla takiego seniora samotnego, taki dom jest ważny jeszcze z tej przyczyny, że nie jest sam, tylko tutaj jest nie obok kogoś, tylko z kimś. No prawie 2 lata czekałam, no jestem zadowolona, no bo samo to, że rano trzeba się ubrać, wyjść z domu. Tu jest towarzystwo, koledzy, koleżanki, nowi, zapoznajemy się z nimi, zawiązują się przyjaźnie i to jest bardzo ważne. No druga sprawa, spacery, park blisko, no to taka rehabilitacja w pewnym stopniu też jest dobra dla nas. Nowi domownicy dla gości, którzy odwiedzili dom w dniu świętego Walentego, przygotowali specjalny program artystyczny, w którym gościnnie wystąpili również aktorzy z Teatru Bez Metryki, działającego przy Tarnobrzeskim Domu Kultury. Tak niedawno żeśmy się poznali, to był dla nas ten radosny dzień i będziemy razem przeżywali każdą radość, każdy życia cień. My dziś piosenką, bo
najbliższa relacja z otwarcia dziennego domu Senior Plus w programie Oko Reportera. Czarne ściany, podtopione drzwi, wiszące bezwładnie kontakty, zapach spalenizny. To efekt podpaleń, do jakich w ostatnich dniach doszło na klatkach schodowych w bloku przy ulicy Wyszyńskiego 18 w Tarnobrzegu. W przeciągu 10 dni w wieżowcu przy ulicy Wyszyńskiego 18 doszło do 3 podpaleń. Najpierw na pierwszej klatce schodowej, potem na drugiej. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w godzinach wieczorno-nocnych, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób. Widać, że to podpalenia były robione specjalnie. W 7 zaczął podpalać na piętrze 7 w pierwszej klatce. O godzinie około 1 w nocy 13, to jest w klatce drugiej na 9 piętrze, około godziny 1:30. No i w dniu dzisiejszej nocy o 23:15 zostało podpalone jeszcze rusztowania i takie sprzęty, które zakład remontowy trzymał w przejściu na 11 piętrze. Sprzęty te zakład remontowy wykorzystywał przy pracach, które były niezbędne do wykonania zaraz po pierwszym podpaleniu. Właśnie od poniedziałku zaczęliśmy malowanie tej klatki, która się spaliła pierwsza, czyli pierwszej klatki. W mniejszej kolejności będziemy malować klatkę drugą. No i właśnie na tym 11 piętrze rzeczy, które pozostawili pracownicy potrzebne do prowadzenia prac remontowych, zostały podpalone i to spaliło się prawie wszystko. Dzięki szybkiej interwencji strażaków ogień nie rozprzestrzenił się na szczęście na kolejne piętra. Jednak mało brakowało, a doszłoby do tragedii. Sprawa została zgłoszona na policję. Już chyba trzeci raz będę składał zeznania w tej sprawie. Byli dzisiaj śledczy, prowadzą tutaj śledztwo. No i zgłaszamy to, wiadomo, straż pożarna przyjeżdża, gasi, no i swoją pracę wykonuje. Natomiast też zgłaszamy to do ubezpieczyciela, który tam wyceni nasze szkody. A szkody są dość pokaźne, ponieważ malowanie takich latek jest dość kosztowne. Obiekt jest monitorowany. Nagrania już zostały zabezpieczone przez policję. Zbigniew Rajski, kierownik administracji osiedla Serbinów Centrum Mokrzyszów, ma nadzieję, że szybko uda się znaleźć sprawcę. Jest prośba do mieszkańców o zwrócenie bacznej uwagi, kto się kręci po budynku, kto wchodzi, kto wychodzi. Jest prośba też o to, aby nie przytrzymywać na korytarzach piwnicznych rzeczy łatwopalnych, czyli takie jak szafki, jak stoliki, które można łatwo podpalić, buty, tudzież wózki dziecięce, bo to jest materiał, który się łatwo i szybko pali. Więc jest taka uwaga do wszystkich mieszkańców, nie tylko tego budynku, bo te zdarzenia mogą się powtarzać w innych budynkach, o baczną uwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Niestety lokatorzy bardzo często trzymają różnorodne przedmioty na klatkach schodowych. Warto pamiętać, że ich zagracanie jest nie tylko nieestetyczne, ale przede wszystkim zabronione i śmiertelnie niebezpieczne, bowiem zwiększa ryzyko pożarowe. Korytarz na klatce schodowej bezsprzecznie jest drogą ewakuacyjną. W razie pożaru mieszkańcy muszą mieć możliwość szybkiego i sprawnego opuszczenia każdego piętra. W ostatnim czasie w okolicach Tarnobrzega znaleziono łącznie 11 martwych dzików. Jest pewne, że padły one z powodu afrykańskiego pomoru świń. Dziki zostały znalezione w pobliżu Miechocina przez spacerujących mieszkańców Tarnobrzega. 6 dzików znaleźli również lokalni myśliwi podczas przeszukiwań. Pierwszy dzik został zbadany na obecność wirusa w Krośnie, w laboratorium wojewódzkiego lekarza weterynarii i tam został ten wirus stwierdzony. Ale procedura jest taka, że te badania idą do Puław, gdzie jest taki jak gdyby analogiczna stacja badawcza, która jeśli Puławy, ośrodek badawczy w Puławach potwierdzi, wtedy mamy jak gdyby stwierdzone. Wyniki z Puław potwierdziły przypuszczenia. Powodem padnięcia dzika był wirus ASF. Wcześniej taki przypadek zlokalizowano 35 km od Tarnobrzega. W jaki sposób zatem wirus rozprzestrzenił się aż tutaj? Podejrzeń jest kilka.
Podobno w niedalekiej odległości mieszkają robotnicy z Ukrainy. Wiemy, że Ukraina jako państwo nie kontroluje tego wirusa. Nie mamy żadnych danych, informacji, a wiemy, że ten wirus na pewno tam jest i to pewnie na terenie całego kraju. Więc czasami przewieziona żywność, odpadki jak gdyby mogą spowodować, że tak się dzieje. Czasami też pojawiają się takie przypadki, jak na przykład na zachodzie Polski, gdzie nie wiadomo skąd, a jednak się wirus pojawił. Myśliwi nasi na pewno nie polowali w rejonach, gdzie wirus jest, dlatego że sprawdzaliśmy to dokładnie. Wśród myśliwych z tego koła nikt nie wyjeżdżał w ostatnim czasie na polowania, więc teoretycznie myśliwych wykluczamy, żeby oni jak gdyby stali za tym, żeby ten wirus tu się pojawiał. Więc póki co nie wiemy. Jest też obok niedaleko tor kolejowy. Być może też ktoś podróżował, jakiś mieszkaniec, turysta z terenów, gdzie ASF jest. Być może czasami wyrzucona żywność też mogła spowodować to. W związku z wirusem prowadzonych jest szereg działań profilaktyczno-zapobiegawczych. Działania podjęte zostały m.in. przez specgrupę złożoną z myśliwych, która zgodnie z ustawą ma zapobiegać rozwojowi ASF na terenie kraju. Dzik sam w sobie jest nosicielem tej choroby. Jest to choroba, która powoduje wysoką śmiertelność, ale problem zaczyna się wtedy, tak naprawdę, kiedy wirus wchodzi do stad trzody chlewnej hodowców. Jak gdyby tutaj państwo walczy z wirusem z prostego powodu, że generuje to poważne koszty skarbu państwa, budżetu państwa, wypłata odszkodowań. Obecność wirusa w stadzie powoduje uśmiercanie całych stad, co z kolei też ogranicza eksport mięsa i jak gdyby załamanie rynku gospodarczego. Dlatego jak gdyby konieczność depopulacji dzika jest bardzo istotna, bowiem ograniczy on rozprzestrzenianie się wirusa, który przechodzi na stada trzody chlewnej. Co zrobić, gdy podczas spaceru natrafimy na martwego dzika? Tu jest jak gdyby gorący apel do mieszkańców, żeby powiadomić jakiekolwiek służby, dlatego że pracujemy u wojewody podkarpackiego w tak zwanym sztabie zarządzania kryzysowego. Jest to interdyscyplinarny zespół specjalistów, ludzi, przedstawicieli służb i każdy, czy to policja, czy straż miejska, czy straż pożarna, czy Polski Związek Łowiecki, wiedzą jakie procedury uruchomić, więc zgłoszenie do któregoś mieszkańca, który podniósł takiego dzika, znalazł go, do którejkolwiek z tych służb uruchomi procedurę. Wirus jest niegroźny dla ludzi. 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. W Tarnobrzegu grupa wolontariuszy oficjalnie rozpoczęła akcję zbierania podpisów poparcia pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Podpisy poparcia wymagane są przez kodeks wyborczy. W wyborach prezydenckich trzeba zebrać ich minimum 100 tysięcy. Wsparcia kandydatce Koalicji Obywatelskiej udzielają ludzie w różnych miastach, niejednokrotnie włączając się w działania związane z kampanią wyborczą. Na Tarnobrzeskim Placu Bartosza Głowackiego podpisy zbierał m.in. Sławomir Partyka, koordynator kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na obszarze subregionu. Jesteśmy tu na mieście, listy są również krążą wśród sympatyków i członków Platformy Obywatelskiej, jak również innych ugrupowań, które popierają panią Małgorzatę, ale także postanowiliśmy zbierać podpisy pod listami poparcia w taki gremialny sposób. Kandydaturę pani marszałek na urząd prezydenta RP popiera m.in. lewicowe ugrupowanie polityczne Inicjatywa Polska, które w Tarnobrzegu reprezentuje Katarzyna Paluch. Na Radzie Krajowej Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej podjęliśmy decyzję, że wesprzemy panią marszałek w zamian za poparcie naszych postulatów, które są dla nas bardzo ważne. I z tego miejsca apeluję do elektoratu lewicowego, aby oddały głos na panią marszałek Kidawę-Błońską, jeżeli nie w pierwszej turze, to na pewno w drugiej. Jakimi argumentami reprezentanci drużyny Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zachęcali Tarnobrzeżan do składania podpisów poparcia? Argumentami, których używa pani Małgorzata, bo to ona jest kandydatką, znamy jej postulaty i argumenty, wiemy, że na pewno jednym z głównych postulatów to jest samodzielna prezydentura, to nie jest byciem notariuszem partii, z której ona się wywodzi, jak również kolejny z postulatów to prezydentura, która łączy, a nie dzieli i która jest prezydenturą dialogu i myślę, że te argumenty będą przekonywać mieszkańców Tarnobrzega, aby złożyć podpis poparcia pod kandydaturą pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Prawdziwość postawy pani Małgorzaty, wyjście do młodych ludzi,
niedyskryminowanie, prawda, z innych, jeżeli chodzi o, o przekonania. Wydaje mi się, że na pierwszym miejscu człowiek. To jest po prostu najważniejsze w tej kampanii. Nie takie wzajemne boksowanie się, tylko właśnie wsłuchanie się w potrzeby nas, prawda, ludzi, obywateli, miast, miasteczek. Grupa wolontariuszy nie tylko zbierała podpisy, ale także zachęcała do wspierania kampanii prezydenckiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeżeli macie tylko ochotę, szanowni państwo, wesprzeć kampanię pani Małgorzaty, to namawiamy do kontaktu pod adresem mailowym kidawa@tarnobrzeg.pl, aby dać sygnał, gdzie moglibyśmy rozwiesić taki baner reklamowy. Czas na zbieranie podpisów komitety mają do 16 marca. Niemal we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych zdarzają się lokatorzy zalegający ze spłatą swoich należności. Z myślą o nich wraz ze zbliżającą się wielkimi krokami wiosną Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowała niecodzienną akcję. Wiosna to symbol budzenia się do życia, czas, kiedy wzrasta w nas optymizm. To w końcu okres porządków i sprzątania po odchodzącej zimie. Do tego też odwołuje się podjęta przez zarząd Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu akcja, której przyświeca hasło „Wiosenne porządki, czyścimy długi na wiosnę”. Dedykowana jest ona wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają jakiekolwiek zobowiązania wobec spółdzielni, to znaczy z tytułu opłat za mieszkanie, za telewizję kablową czy internet. Każdy, kto w terminie do 31 marca bieżącego roku ureguluje swoje zaległości wobec spółdzielni, dostanie od nas bonus. Bonus w postaci odstąpienia od naliczenia odsetek od nieterminowych opłat. Nie jest to pierwsza wychodząca naprzeciw lokatorom akcja, która ma w znacznym stopniu odciążyć mieszkańców od dodatkowych kosztów związanych z istniejącymi zaległościami. Podobne spółdzielnie organizowała na przykład przy okazji świąt. Wszystkie wcześniejsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Myślę, że perspektywa zaoszczędzenia czasem nawet sporej kwoty wynikającej z odsetek zachęci Państwa do udziału w naszej akcji, do czego bardzo serdecznie Państwa namawiam i zapraszam. Chcąc skorzystać z niecodziennej ulgi, należy zgłosić się do siedziby TSM, pokoje numer 20 21 22 w godzinach od 7.15 do 14.45. Posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska oraz poseł na Sejm RP Paweł Poncyliusz otworzyli swoje nowe biuro poselskie. Będą oni dostępni dla mieszkańców w budynku Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. To już drugie biuro poselskie europarlamentarzystki Elżbiety Łukacijewskiej, które zostało otworzone w Tarnobrzegu. Wcześniej, w latach 2015-2019, gabinet poselski współdzieliła z byłym posłem Zdzisławem Gawlikiem przy ulicy Kwiatkowskiego. Paweł Poncyliusz od października zasiada w polskim Sejmie już trzecią kadencję. Podczas wyborów parlamentarnych startował z listy Koalicji Europejskiej i mógł liczyć na ponad 23 tysiące głosów poparcia w naszym okręgu. W trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie odwiedził Tarnobrzeg jako kandydat. Teraz, już jako poseł, zdecydował się otworzyć tu swoje biuro. To była moja deklaracja jeszcze z czasów kampanii wyborczej, że obiecałem to, że zrobię. I tak jak niewielu polityków, ale tym razem to, co polityk obiecał, to realizuje. Po drugie, jest to jednak duże miasto, jak patrzymy na cały subregion i do tej pory takie niedocenione przez parlamentarzystów, więc nie chciałbym tylko znać Tarnobrzeg z ich problemów i z kampanii wyborczej, ale chciałbym też służyć mieszkańcom, środowiskom różnego rodzaju. Do nowo otwartego biura mogą przychodzić mieszkańcy Tarnobrzega i okolic z rozmaitymi sprawami, projektami i propozycjami zmian, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Nie ma sprawy, z którą ludzie nie przychodzą. Pojawiają się przedsiębiorcy, którzy mówią, że decyzje władz centralnych powodują, że nagle za pieniądze publiczne finansuje się coś, co oni w trudzie i znoju zbudowali przez jakiś czas w swoich firmach za własne pieniądze. Pojawiają się ludzie, którzy mają problemy z różnego rodzaju urzędami, z decyzjami samorządów odnośnie przebiegów jakichś lokalnych dróg, sugerują lepsze rozwiązania. Można powiedzieć, że
cały zakres wszystkiego i dlatego namawiam, żeby każdy mieszkaniec dał sobie przynajmniej szansę, żeby przybył do biura, zostawił papiery. Średnio raz na 2 miesiące powinienem pojawić się w Tarnobrzegu osobiście, także jak ktoś będzie potrzebował takiej osobistej rozmowy, osobistej audiencji, że tak powiem, to jest taka możliwość i serdecznie do tego również zachęcam i namawiam. Biuro poselskie mieszczące się w budynku Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w pokoju numer 44 otwarte będzie w następujących godzinach. Arytmetyka, logarytmy, geometria to tylko pierwiastek dziedzin, jakie tegoroczni maturzyści mogą przyswoić podczas bezpłatnych zajęć z matematyki, które zorganizowała Państwowa Uczelnia Zawodowa pod patronatem prezydenta Tarnobrzega. W walentynki jedni idą do kina, inni na romantyczną kolację, ale są też tacy, którzy wybierają się na randkę z królową nauk. To właśnie 14 lutego zainaugurowane zostały zajęcia w ramach 7 edycji SOS Matura, pozwalające lepiej przygotować się do majowego egzaminu dojrzałości. Co roku cieszymy się tutaj bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Liczba uczestników na wykładach sięga do 80 kilku osób, natomiast na ćwiczeniach grupy są podzielone tutaj w zależności od preferencji młodzieży i tutaj realizowane są w wymiarze 25-20 osób. Natomiast, co jest ważne, prowadzone są zajęcia z matematyki na poziomie podstawowym, jak również z matematyki na poziomie rozszerzonym. Podczas wykładów, a także ćwiczeń maturzyści mogą poszerzyć swoją wiedzę z 12 działów matematyki, m.in. z wyrażeń algebraicznych, pierwiastków, logarytmów, funkcji, geometrii czy rachunku prawdopodobieństwa. To jest przedmiot, który zawsze był piętą achillesową, był i pewnie będzie. Dlatego to takie wsparcie po raz kolejny. Pomysłodawcą był pan poseł Mirosław Pluta. Więc to już ładnych kilka lat temu się zaczęło. Kontynuujemy to razem z moim obecnym zastępcą. I mam nadzieję, że póki będą chętni, to warto to robić. Zajęcia są bezpłatne, więc tym bardziej każdy, kto jest chętny, każdy chciałby wykorzystać dzisiejszy moment. Może tu przyjść, może sobie przypomnieć, może popracować naprawdę z dobrymi fachowcami, akurat nie. I panią Marię Borowską i panią Annę Woś znam nie od dziś, z innych również działań w strefie edukacyjnej, więc mogę tylko polecać w ciemno. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami spotkać tu i troszeczkę przybliżyć wam może w inny sposób niż jest to robione na lekcji, bo działy, które są realizowane od początku nauki szkolnej czasem się powtarzają, czasem jest coś rozszerzonego, a tutaj już bardziej całościowo do matury, tak jak się przygotowujemy. Wiadomo, że każde zadanie jest takie, że wymaga nie tylko jednego działu, ale sporo więcej. Więc myślę, że razem tutaj, mówiąc takim językiem współczesnym, ogarniemy to, co najważniejsze. Warsztaty z matematyki odbywać się będą w każdy czwartek i piątek od godziny 15:30 i potrwają do 3 kwietnia. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. To już koniec. Bal dobroczynny połączony z licytacją, który odbył się w Willi Anna, zwieńczył 13. edycję charytatywnej akcji Choinka Życzeń. Pieniądze zdobyte w trakcie całego cyklu zostaną przeznaczone na podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. 13. edycja Choinki Życzeń rozpoczęła się jeszcze w grudniu ubiegłego roku od sprzedaży wigilijnego sianka pod tarnobrzeskimi parafiami, pakowanego w trakcie Parady Mikołajów. Tarnobrzeżanie hojnie wsparli akcję, kupując sianko za ponad 5000 zł. Dodatkowo do tej kwoty dołożył się pan Mariusz z Sandomierza, który za 4000 zł wylicytował choinkowe drzewko oraz spotkanie z Mietkiem Szcześniakiem, gwiazdą tegorocznej edycji. Ostatnim etapem akcji był bal charytatywny w Willi Anna w Wielowsi. Jest dzisiaj z nami około 280 osób, tyle na ile lokal jest w stanie pomieścić. Tym wszystkim, którym się nie udało, tych chcemy gorąco przeprosić, no niestety warunki są jakie są. Natomiast no, z roku na rok naprawdę frekwencja i zainteresowanie balem i pomaganiem przede wszystkim dzieciakom, bo to wszystko po to się dzieje, jest coraz większe. I to właśnie charytatywne atrakcje przyciągnęły tak szerokie grono osób. Co zostało przygotowane dla gości?
Jak zwykle mamy róże, w tym roku zmieniliśmy troszeczkę zasady innej zabawy, mamy tak zwany numerek z krówką, pod którym też kryje się wiele niespodzianek, mamy szereg licytacji, mamy przede wszystkim gwiazdę dzisiejszego wieczoru, czyli kabaret chyba, który już niebawem dla wszystkich gości wystąpi. Wspomniany kabaret poprowadził również aukcję. Co można było wylicytować? Można na przykład wylicytować z tych rzeczy, które teraz chodzą mi po głowie, pierścionek z brylantem. To jest jedna z takich rzeczy. Jest wiele obrazów, biżuterii, są również koszulki z autografami sportowców. Myślę, że każdy coś dla siebie cennego, fajnego znajdzie. Dużym zainteresowaniem wśród nagród cieszyła się sesja zdjęciowa, którą udało się wylicytować za 1350 zł. Myślę, że będzie to dla mnie i dla mojej rodziny takie niesamowite przeżycie, że będziemy mogli wspólnie, przede wszystkim to sobie wyobrażam, że będzie to raz, że fajna zabawa, drugi raz, że takie przeżycie dla całej mojej rodziny, że pod okiem profesjonalnego fotografa będziemy mogli odbyć taką sesję fotograficzną. Bal był więc okazją nie tylko do nabywania cennych rzeczy, ale i ofiarowania w ten sposób pieniędzy wspierających podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. Łącznie w całej akcji Choinka Życzeń udało się uzbierać ponad 50 tysięcy złotych. To przede wszystkim, co wszystkich jakby ściąga na ten bal, to chęć pomocy też innym, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jak się panu podoba? Bardzo, jak zawsze świetna atmosfera, wspaniali ludzie, z którymi można porozmawiać, można spotkać osoby, które widzi się właśnie tylko tutaj raz w roku na tym balu, bo przyjeżdżają z zagranicy, przyjeżdżają z innych miast, także atmosfera jak zawsze jest wspaniała. Wszyscy na balu bawili się do białego rana. Wernisaże dwóch wystaw w tym samym czasie, dwa spotkania autorskie w jednym dniu i w dodatku o tej samej godzinie, ale w różnych miejscach. Takie sytuacje znane są mieszkańcom Tarnobrzega. Aby położyć im kres, prezydent postanowił uaktywnić kalendarz imprez miejskich. Taki kalendarz istniał już wcześniej, ale nie spełniał swojej roli. Prezydent Dariusz Bożek zaapelował do dyrektorów jednostek miejskich, aby zaznaczali termin organizowanych przez siebie wydarzeń sportowych, kulturalnych czy rozrywkowych w rubrykach kalendarza. Dzisiaj staram się, aby ten kalendarz wreszcie był odpowiedzią na pytanie, gdzie, dokąd, o której i czy warto. Kalendarz miejski, który jest na stronie www.tarnobrzeg.pl, ma być uzupełniany przez wszystkie nasze jednostki. Rozmawiałem również z panią dyrektor Anną Żarów z Biblioteki Pedagogicznej. Również mam od niej deklarację, że z przyjemnością będzie uzupełniać ten nasz kalendarz. No więc liczę na to, że jeżeli dołożymy wszelkiej staranności, a to spoczywa na dyrektorach poszczególnych jednostek miejskich, to wreszcie będziemy mieli kalendarz prawdziwego zdarzenia i będziemy mogli sobie planować. Bo tutaj problem był zawsze z planowaniem. Prezydent wprowadził również nowość. Umieściliśmy na naszej stronie pod samym kalendarzem taką małą zakładkę Zgłoś wydarzenie. Jeżeli Tarnobrzeżanie, bo wiem, że wielu spośród nich organizuje również różne imprezy, chcieliby takie wydarzenie zgłosić, chcieliby, żeby ono było umieszczone na naszej stronie, mogą to zrobić. Klikając w link Zgłoś wydarzenie, informacja idzie do naszego biura promocji, tam jest weryfikowana i po weryfikacji jest umieszczana, no, lub nie umieszczana na stronie naszej w kalendarzu. Kalendarz został uaktualniony z powodu wielu zgłoszeń trafiających do prezydenta od mieszkańców, którzy nieraz musieli decydować, na które wydarzenie się udać, a z którego zrezygnować. Bardzo często do mnie dochodziły właśnie takie informacje. Dlaczego nie pilnujecie? Dlaczego w tym samym czasie w dwóch, trzech miejscach? Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej. Szkoła podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu otworzyła swoje drzwi dla przedszkolaków, którzy wraz z rodzicami mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną przez nauczycieli oraz uczniów. Nauka szła tego dnia w parze z zabawą.
Choć do wrześniowej inauguracji nowego roku szkolnego zostało jeszcze sporo czasu, tarnobrzeskie szkoły podstawowe już teraz rozpoczynają starania o przyszłych uczniów. Wśród placówek otwierających swoje drzwi znalazła się czwórka, która przygotowała zróżnicowane atrakcje. Jakie? Zaprezentujemy pracę z dziećmi, naukę kodowania, programowania. Zaprezentujemy takie formy pracy z nowoczesnymi środkami, jak ozoboty, roboty, ponieważ wyzwania współczesnego świata stawiają i inne oczekiwania ze strony dzieci i ze strony rodziców, dlatego taka forma pracy. Staramy się przedstawić też różne takie zajęcia chemiczne, fizyczne, czyli to, z czym maluchy spotkają się, jeżeli nie od pierwszej klasy, to na kolejnych etapach edukacyjnych. Wspomniane innowacyjne zajęcia wchodzą w skład programu edukacyjnego eTwinning, który Tarnobrzeska Czwórka zastosowała jako pierwsza szkoła w mieście. Program eTwinning polega na współpracy szkół, na wymianie doświadczeń między nauczycielami i takim planowaniu pracy dla dzieci, żeby podstawa programowa była realizowana w sposób atrakcyjny, ciekawy, żeby mobilizowała dzieci do pracy. Co dzięki temu zyskują sami uczniowie? Przede wszystkim miękkie kompetencje, czyli umiejętność współpracy. Dzieci rozwijają swoją komunikację. Jeśli uczestniczymy w programach międzynarodowych, to wtedy w czasie spotkań online mają szansę rozwijać język angielski. Przygotowują swoje prezentacje w języku angielskim, więc to są takie bardzo dużo dodatnich umiejętności. Mamy fajne zajęcia z długopisami 3D. Mamy także fotony, więc fajne jakby lekcje, podobają mi się na pewno. Według mnie są też tu mili nauczyciele. Fajnie się na lekcjach uczymy. Mamy nowe technologie, robimy, się wyróżniamy najbardziej. No i są mili nauczyciele. Jest bardzo fajnie, można się dużo nauczyć. Nauczyciele bardzo dobrze uczą. Mamy zajęcia z tabletami, programujemy, lubimy robić nowe rzeczy. Czwórka to szkoła z tradycjami, bowiem 50 lat istnienia zaowocowało licznymi sukcesami oraz zdobytym zaufaniem wśród wielu pokoleń uczniów i rodziców. Mamy świetnych pedagogów, którzy indywidualnie podchodzą do dzieci, którzy starają się rozpoznawać wszystkie ich potrzeby. Staramy się tym dzieciom pomóc w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań, a żeby to zrobić, musimy to dowiedzieć się, jakie te ich ukryte talenty są, aby móc je wydobyć. Czwórka ma swoje osiągnięcia, ma licznych laureatów konkursów przedmiotowych, organizuje wiele konkursów. Mnóstwo się w szkole dzieje, warto wybrać czwórkę. Rekrutacja do szkoły podstawowej nr 4 jest już rozpoczęta. Do grona pierwszaków może zostać przyjętych około 65 uczniów. Grupa teatralna FOCH, działająca w warsztatach terapii zajęciowej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, wystąpi na deskach teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. To nagroda, jaką udało im się wywalczyć w 20. Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2020. Grupa teatralna FOCH w warsztatach działa w ramach zajęć terapeutycznych. Każdego roku pracuje nad jakimś spektaklem. W 2017 roku brała już udział w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, który organizuje Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, zdobywając drugie miejsce. Tym razem przygotowała przedstawienie Kopciuszek na podstawie tekstu Michała Rusinka pod tytułem Kopciuszek. Przygotowywaliśmy ten spektakl właściwie już od sierpnia, chociaż nie z myślą akurat o tym festiwalu, ponieważ to, że wystąpimy w tym festiwalu, to podjęliśmy taką decyzję w grudniu, kiedy otrzymaliśmy tak jakby możliwość uczestnictwa w tym konkursie. Przedstawienie w ogóle było przygotowywane na inny festiwal, do Rzeszowa na festiwal I ja potrafię być aktorem, który też odbywa się co roku już od 17 lat i co roku jeździmy na ten festiwal. W tym Rzeszowie grupa zajęła drugie miejsce i postanowiliśmy, że tak powiem, kuć żelazo póki gorąco i wyruszyć do Krakowa.
W spektaklu wystąpiło 12 aktorów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zanim udało im się zdobyć pierwszą nagrodę, musieli przejść eliminację. Eliminacje do tego konkursu wyglądają w ten sposób, że wysyłamy zgłoszenie i wraz z płytą, na której nagrane jest przedstawienie, ocenia to jury tam od pani Dymnej. Czyli to jest takie wstępne regionalne sito. Tak, Polska jest podzielona na regiony. My jesteśmy w regionie województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i na tym etapie przeszliśmy ten etap z możliwością udziału w dalszym konkursie, czyli pojechaliśmy później do Lublina na konkurs i tam zajęliśmy pierwsze miejsce. Dzięki tej wygranej aktorzy 23 marca zaprezentują się podczas gali finałowej konkursu w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wystąpią obok zwycięskich grup z 4 innych regionów konkursowych. To dla nich wszystkich, jak i instruktorów, wielkie wyróżnienie. Jak to oni mówią, to był szok, ale był to szok nie tylko dla nich, ale również dla nas, terapeutów uczestniczących, przygotowujących, którzy byli z nimi w Lublinie. Jest ogromna radość, szczęście. No, jest to chyba taki największy sukces. Grupa działa już długo. Właściwie tak jakby pierwsze spektakle teatralne to już właściwie od samego początku warsztatu, a warsztat istnieje już od 26, prawie 7 lat. Natomiast i co roku gdzieś tam zawsze staramy się pokazać z jakimiś spektaklami czy inscenizacjami. Niemniej jednak to jest taki największy sukces. Wystąpił nie dość, że w tak znanym, starym teatrze, jak Teatr Słowackiego w Krakowie, to jeszcze wystąpią z innymi teatrami z całej Polski. Także cieszymy się ogromnie. Kupciuszka w wykonaniu aktorów z grupy Foch będzie można zobaczyć również w Tarnobrzeskim Domu Kultury 15 marca w ramach Dni Teatru. To, że karnawał to nie tylko czas tańców i szaleństwa, udowodniła grupa Miasto Aniołów, która zorganizowała charytatywny bal dla dzieci. Cały dochód ze zbiórki został przeznaczony na leczenie Eryka Brzuszka. Miniony weekend zdominowany został przez charytatywne zabawy taneczne. Dorośli uczestniczyli w dobroczynnym balu wieńczącym akcję Choinka Życzeń, a najmłodsi tarnobrzeżanie wytańczyli kolejne środki pieniężne dla ciężko chorego rówieśnika. To jest piękny czas, w którym wszyscy się karnawałują, jeśli tak można powiedzieć. Więc my też po raz drugi organizujemy taki charytatywny bal dla dzieci, który ma na cel po pierwsze dać dzieciom trochę radości i zabawy wspólnej tutaj właśnie przy naszym kościele, przy naszej parafii, a z drugiej strony jest to bal charytatywny. Pragniemy wspomóc Eryka Brzuszka, który cierpiąc na nowotwór leczy się, więc te parę groszy tam, które nawet uda nam się zebrać, chcemy przekazać jego rodzicom, żeby chociaż taki symboliczny sposób i wesprzeć. Przypomnijmy, 16-letni Eryk Brzuszek choruje na złośliwy nowotwór kości. Jego leczenie jest bardzo kosztowne, zwłaszcza że leki, których potrzebuje, nie są refundowane. Pod koniec ubiegłego roku spore wsparcie finansowe udzielili Erykowi mieszkańcy Tarnobrzega i Sandomierza podczas koncertu charytatywnego. Teraz swój wkład w ten szczytny cel dołożyła młodzież z grupy Miasto Aniołów, która samodzielnie zorganizowała i poprowadziła bal dla dzieci, dając tym samym przykład, że warto pomagać. Myślę, że dzieci od rodziców, od najmłodszych lat mogą przesiąkać taką dobroczynnością, więc jeśli rodzice wpoją dzieciom właśnie tą chęć pomagania, chęć w taki sposób bycia z innymi, to myślę, że to potem będzie owocowało w ich późniejszym życiu. Będą starsze, tym bardziej będą świadome. Myślę, że patrząc na młodzież jest dzisiaj bardzo świadoma potrzeb różnych i to, że młodzież chce organizować takie rzeczy, że jest właśnie u nas bardzo dużo zaangażowanej młodzieży w Mieście Aniołów, jak w tej naszej grupie, to mnie osobiście bardzo cieszy, bo widzę, że młodzież naprawdę bardzo chętnie chce pomagać. Przypominamy, że od 19 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wydaje nieodpłatne zupy dla osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji z terenu miasta Tarnobrzega. Posiłek wydawany jest w stołówce ośrodka przy ulicy Kopernika 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 14.45.
Gorąca zupa wydawana będzie w okresie zimowym, to jest do końca kwietnia bieżącego roku oraz od października 2020 do końca kwietnia 2021 roku. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie. Pytamy wprost, a następnie dwa materiały filmowe w ramach programu Oko Reportera. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.